Hello, dzisiaj witam Was z bunkru linii Mołotowa. W tym filmie opowiem Wam o ciekawostkach historycznych i nie tylko związanych z rzeką San, przy której budowano właśnie takie bunkry, po której biegła linia Mołotowa, linia Curzona. Ale po kolei. Oto właśnie kompletnie zrujnowane pozostałości po bunkrze. Bunkry, takie jak ten, wybudowano zaraz po zajęciu Polski przez Rosjan w 1939, bo pomimo, że Stalin i Hitler mieli ze sobą romans dotyczący Polski, to jeden i drugi wiedział, że prędzej czy później do wojny między III Rzeszą Niemiecką a Związkiem Radzieckim dojdzie. Tutaj jest taka przekrzywiona ściana, dlatego nie chciałbym pod nią stawać. Do wojny między Niemcami a Rosją doszło w 1941. No i zaatakowały Niemcy. Polska była podzielona na dwie strefy wpływów. Strefy te rozdzielała między innymi rzeka San. Ależ tutaj musiała być gęsta, nerwowa atmosfera w bunkrze, gdy żołnierze oczekiwali na Niemców. Gdy zaś Niemcy przekroczyli rzekę San, no to zaczęła się rzeźnia. Tylko tyle dzisiaj pozostało po bunkrze. Czy to dobrze, czy źle? Ciężko stwierdzić. Finalnie Rosja wyzwalała, przepędziła Niemców, nazistów. Ale najpierw odkroiła sobie od Polski i zabrała Kresy. Także z drugiej strony jest to odzwierciedlenie tego, co finalnie stało się ze Związkiem Radzieckim, który po upadku skurczył się o 1/6. Jako Rosja, że skurczyła się o 1/6. Obok bunkra zaś jest cmentarz żołnierzy radzieckich. Pamięci pomordowanych radzieckich jeńców wojennych. Tutaj
są dwie mogiły, w których wyrastają drzewa. Proszę bardzo. Komunistyczna gwiazdka. A tam kolejna. Po drugiej stronie cmentarza też są takie mogiły, z których wyrastają drzewa. To takie trochę odzwierciedlenie tego. Taki chichot losu, bo Polska była niepodległym krajem uznanym na arenie międzynarodowej, który chciał sobie po prostu istnieć, został zaatakowany od trzech stron przez nazistowskie Niemcy, komunistyczną Rosję i Słowację, która była sojusznikiem Hitlera. Zapomnianym dzisiaj przez wiele osób. I III Rzeszy już nie ma, Związku Radzieckiego już nie ma, a Polska jest nadal i jakby wyrasta z tych gruzów wojennych. Tak jak te drzewa wyrastają z mogił. No dobra. Idziemy nad Sam. Źródła rzeki Sam znajdują się głęboko w Bieszczadach, w pobliżu nieistniejącej dziś wioski Sianki. Nieistniejącej po stronie polskiej, bo po ukraińskiej wieś ta istnieje do dziś. Główne źródło Sanu znajduje się już w Ukrainie, kilkadziesiąt metrów od granicy z Polską. Na odcinku 54 km tej rzeki biegnie granica polsko-ukraińska, zaś długość Sanu to aż 457 km. 100 lat temu, gdy po I wojnie światowej upadły wielkie europejskie potęgi, takie jak Cesarstwo Niemieckie, Austro-Węgry, czy nawet Rosja. Chociaż Rosja to w sumie zamieniła się w Związek Radziecki. Nie wiadomo co gorsze. W każdym razie po upadku tych potęg odrodziła się Polska, a także powstała Zachodnio-Ukraińska Republika Ludowa. ZURL w skrócie, ZURL. I powstał problem w postaci Galicji, czyli patrząc ze strony polskiej, południowo-wschodniej części Polski. Do Galicji rościli sobie prawa zarówno Polacy, jak i Ukraińcy. Polacy chcieli, aby daleko na wschodzie Lwów, śnieg spadł z dachu. Polacy chcieli, aby daleko na wschodzie Lwów był częścią Polski, bo też w okresie zaborów Lwów był taką ostoją polskości, miejscem, w którym polskość mogła być swobodnie praktykowana. A tymczasem Ukraińcy chcieli, aby Lwów był stolicą Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej.
jedyną w zasadzie propozycją, jaką akceptowali Ukraińcy, była granica na rzece Sam. Tylko że granica ta miała być troszkę wyżej na mapie, na północy, bo na południu Ukraińcy chcieli, aby w Ukrainie znalazła się jeszcze Łemkowszczyzna, co było nie do przyjęcia, nie do pojęcia wręcz dla strony polskiej, bo wówczas Ukraina sięgałaby Sanok, Krosno, a nawet Zajasło. Nie mieści się to w głowie. Nawet dzisiaj. Z tegoż powodu wybuchła zaraz po zakończeniu I wojny światowej. Wybuchła wojna polsko-ukraińska. Główne walki toczyły się między Przemyślem a Lwowem, a takie jakby epicentrum było właśnie we Lwowie. Wojnę tę wygrała Polska. Ukraińcy byli, jakby to powiedzieć, nieugięci. Nie chcieli przenieść stolicy na przykład do Stanisławowa. I z tegoż powodu Zachodnioukraińska Republika Ludowa niestety przestała istnieć. Problem Galicji sięgał aż Francji czy Wielkiej Brytanii. Nawet tam próbowano rozwiązać te kwestie. Chciano, były propozycje, aby granica między Polską a zachodnią Ukrainą, żeby była zaraz za Lwowem. Nie. I koniec. I tak oto z upadkiem zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej nienawiść pomiędzy naszymi narodami jeszcze bardziej się pogłębiła. Było to też przyczyną późniejszej rzezi wołyńskiej, ale w dwudziestoleciu międzywojennym to między Polakami a Ukraińcami dochodziło do jeszcze innych cergieli, także to był tylko niestety początek. Zaś granica na rzece San nie stanęła. Tak, jeszcze do Łemkowszczyzny wracając, to Łemkowie oczywiście chcieli mieć swoje własne państwo i takie państwo też założyli. Nazywało się ono Republika Komańczańska. Problem jednak polegał na tym, że Ukraina chciała, aby ta Republika Komańczańska w Ukrainie się znalazła, ale Łemkowie, no tak nie za bardzo Ukraińcami się czuli. Oczywiście tam część bieszczadzkich miejscowości, jak Cisna, czy około bieszczadzki Baligród, chęć przyłączenia Republiki do Ukrainy wyraziła, ale to tak na uboczu Łemkowszczyzny, to już bardziej Bojkowszczyzna, także ogółem patrząc, to Łemkowie nie chcieli do Ukrainy i dowód tego był taki, że
pod koniec istnienia Republiki Komańczańskiej, gdy po Łemkowszczyźnie kręcili się jeszcze ukraińscy powstańcy, no, Łemkowie, a gdzieś w okolicach Prełuków tych Ukraińców wyłapali, dowódcę zabili, a resztę ukraińskich jeńców przekazali Wojsku Polskiemu. Tak oto zakończyło się istnienie Republiki Komańczańskiej, ale ten temat to ja się jeszcze bardziej zagłębię, bo mam w planach nagrać o Łemkowskim państwie osobny film. Niedługo po wojnie polsko-ukraińskiej rozgorzał kolejny konflikt. Tym razem wojna polsko-bolszewicka, inaczej mówiąc polsko-rosyjska. Związek Radziecki rościł sobie prawa do Kresów Polskich i z tegoż powodu zaatakował odradzającą się wciąż Polskę. I tutaj, pomimo pogłębiającej się nienawiści pomiędzy Polakami a Ukraińcami, Polakom udało się nawiązać sojusz właśnie z Ukraińcami. Dzięki czemu wspólnie na przedpolach Warszawy obronili oni Polskę i przepędzili Rosjan daleko na wschód. Tam, gdzie ich miejsce zresztą. W ogóle nasz genialny Józef Piłsudski miał tak doskonały wywiad wojskowy, że z wyprzedzeniem wiedział praktycznie o wszystkich albo o większości ruchów Rosjan. Ale w międzyczasie, podczas trwania tego konfliktu, brytyjski polityk George Curzon zaproponował linię demarkacyjną, która oddzielałaby od siebie wojska polskie i rosyjskie. Tylko że Polska utraciłaby wówczas spore terytoria na wschodzie. A to było nie do przyjęcia, dlatego też Polska odrzuciła te propozycje. Linia Curzona tutaj na południu Polski przebiegałaby przez rzekę San. Nie w całości, ale w części. Ale w 1920 roku linia Curzona tutaj nie stanęła, ale tu jeszcze jedna ciekawostka. Tak naprawdę twórcą tejże linii demarkacyjnej nie był George Curzon i nawet tak do końca sam jej nie popierał. Twórcą tej linii był człowiek polsko-żydowskiego pochodzenia. Ludwik Niemirowski. Na tydzień przed rozpętaniem II wojny światowej Adolf Hitler i Józef Stalin, a w zasadzie panowie Ribbentrop oraz Mołotow, którzy byli ich przedstawicielami, dogadali się w kwestii podziału Polski na strefę wpływów niemieckich oraz rosyjskich.
tutaj na południu, granicą pomiędzy tymi strefami, była właśnie rzeka San. Po jej zachodniej stronie Adolf Hitler utworzył twór państwowy o nazwie Generalne Gubernatorstwo dla okupowanych ziem polskich. Oczywiście granice tego tworu były dość płynne, bo gdy już w 1941 rozpętała się wielka wojna ojczyźniana, czyli kiedy to Hitler zaatakował Stalina i skończyła się ich wielka miłość, to granice Generalnego Gubernatorstwa przesunęły się na wschód. Hitler oczywiście zrobił to tylko po to, żeby Polacy i Ukraińcy nadal się kłócili między sobą. No cóż, taka ciekawostka co do Generalnego Gubernatorstwa. Oczywiście na arenie międzynarodowej nikt tego tworu nie uznawał. To uznawali chyba tylko Adolf i Józef. Generalnym gubernatorem był Hans Frank, urzędujący w Krakowie na Wawelu. I po kilku miesiącach funkcjonowania tego tworu kratkiem wykreślił on z nazwy dla okupowanych ziem polskich. Także od tego momentu było już tylko Generalne Gubernatorstwo. A tak, na pochybel Polaczkom. Ja nie wiem, naziści to chyba mieli jakiś kompleks niższości wobec Polski i Polaków. No taki już choćby wspomniany Hans Frank uwielbiał muzykę naszego Fryderyka Chopina. Ale no tak mu było nie w smak, że Fryderyk Chopin był Polakiem, że zaczął zniemczać jego nazwisko. I wymawiał je Chopiniś. Czy jakoś tak. W każdym razie brzmi to mniej więcej tak samo, jakby spolszczać nazwisko Mozarta. Mozartowski. No cóż. No niestety, w kwestii kresów polskich Stalin był nieugięty. I tak samo jak poprzednik Lenin, uważał on, że kresy to powinny należeć do Rosji i koniec. Dlatego też w Jałcie podczas rozmów Wielkiej Trójki, czyli właśnie Stalina, Roosevelta oraz Churchilla, uparł się on, że wschodnia granica Polski będzie na mającej wówczas już 25 lat linii Kerzona. Tak, ta granica istnieje do dziś. A na południu Polski zbiega się ona z rzeką San. Tam w ogóle na konferencji jałtańskiej na Krymie to Churchillowi i Rooseveltowi to podobno szczęki opadły, jak dowiedzieli się oni, że Stalin chce przyłączyć jeszcze do Polski w zamian za kresy. Tak dużo
dawnych terytoriów niemieckich na zachodzie i na północy. No ale wola Stalina jest nieugięta i koniec. I tak oto dzięki temu w Polsce znalazły się takie miasta jak Wrocław, Szczecin, Olsztyn, czyli dawne Breslau, Stettin und Allenstein. Tutaj, co do linii Kerzona, to dzisiaj część Ukraińców tereny na zachód od tejże właśnie linii nazywają Ukrainą Zakierzońską. To tak na w opozycji do tego, że chyba po dziś dzień część Polaków tęskni wciąż za Kresami polskimi. Ale żeby nie było tak słodko, to terminu tego Ukraina Zakierzońska, czy też ewentualnie Zakierzoński kraj, używali zbrodniarze, zwyrodnialcy z ukraińskiej powstańczej armii, którzy brali udział choćby w rzezi wołyńskiej, a także którzy też grasowali po II wojnie światowej w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. Przez których poniekąd doszło do akcji Wisła. Takie oto ciekawostki, zawiłości historyczne skrywa rzeka Sam. Zapewne jeszcze ukrywa ona wiele tajemnic, które czekają na odkrycie. Może kiedyś zostaną one odkryte. To właśnie od Sanu swoją nazwę ma miasto Sanok. Albo po wojennej zawierusze przecięte na pół Sianki, gdzie znajdują się źródła Sanu. To już wynika z tych dawnych tutejszych dialektów ruskich, łękowskich, bojkowskich, w których to San to Sian. Stąd właśnie Sianki. Czyli Sanki chyba. Natomiast Sanok to Sianik. Magiczny San. Nawet zespół KSU śpiewał, że San jest taki płytki, gdzie beniowej brzeg. Coś w tym jest, bo w sumie to San jest płytki. Nawet tam w okolicach Leska nieraz widywałem osoby, które stały po środku rzeki, a woda to sięgała im może do kolan. Tam stojąc sobie na środku rzeki, łowili sobie ryby. Albo dzieciaki się pluskają. Tak ostatnio sobie pomyślałem,
pomyślałem, że fajna mogłaby być taka seria filmów o miejscowościach wzdłuż właśnie San. Może kiedyś. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o takim pomyśle. Fantastyczny most. Uwielbiam go po prostu. To chyba wszystko, co chciałem przekazać Wam w tymże filmie. A więc pozdrawiam moich kochanych subskrybentów. Dziękuję za komentarze, za lajki. Dzięki za oglądanie tego filmu do końca i tymczasem.